Kiedy rozpoczynaliśmy produkcję Biblii Audio, wierzyliśmy, że uda nam się stworzyć słuchowisko niezwykłe. Wiedzieliśmy, że Biblia Audio musi brzmieć Wami, że oprócz nowatorskiej ścieżki dźwiękowej musi wibrować w niej to, co niepowtarzalne. Człowiek. Dzięki Waszej obecności zrealizowaliśmy słuchowisko, które wzrusza i cieszy, które skłania do zadumy i do refleksji. Właśnie dlatego Biblia Audio dotarła już do setek tysięcy odbiorców. Do tych, którzy dopiero zaczynają brzmieć i do tych, których siła głosu już słabnie. Do ludzi z różnych grup społecznych, o różnych poglądach, wierzeniach i przekonaniach. W naszej produkcji najgłośniej brzmią miłość, szacunek, otwartość i tolerancja, a także ogromna wiara w siłę humanizmu. Dzięki tym pozytywnym brzmieniom stworzyliśmy utwór, który służyć będzie nie tylko nam, ale także przyszłym pokoleniom. Stworzyliśmy nie tylko słuchowisko radiowe, ale także utwór, który używać można do samodzielnych rozważań, modlitwy, wspólnotowych spotkań, w edukacji i w kulturze. Wiedzieliśmy, że tworząc nowatorskie słuchowisko, właściwie film bez obrazu, musimy zadbać o każdy detal, o każdy dźwięk. Naszym założeniem było przenoszenie Was do źródła, w sam środek opowiadanych historii. Dlatego tła dźwiękowe nagraliśmy w Izraelu. Niezwykłe brzmienie Biblii Audio nasączyliśmy duchem tamtych miejsc. Niepowtarzalną esencją świata, którego już nie ma. Przez cały czas trwania naszej produkcji dbaliśmy o to, by walczyć z wykluczeniami, by słowo niemożliwe nie ograniczało naszej wyobraźni. W nagraniach do naszej produkcji udział wzięło blisko 500 osób, a kolejne kilka tysięcy wsparło nas swoim entuzjazmem i gotowością do działania. Produkcję Biblii Audio zaczęliśmy od hasła „Usłysz, czego nie przeczytasz”. Dziś, kiedy po 3 latach zakończyliśmy realizację naszego słuchowiska, wiemy już, jak rozwinąć to zdanie. Myśl, która sprawiła, że wyruszyliśmy z Wami i dzięki Wam w tę niezwykłą podróż. Usłysz, czego nie przeczytasz. Usłysz siebie.